się, że czas płynie bardzo szybko, wiemy chyba wszyscy doskonale. I właśnie tak minęła letnia przerwa w rozgrywkach Hummel czwartej ligi. Ze stadionu w Kraśniku, w to sierpniowe popołudnie, wita Państwa Bartłomiej Lewtak. Jak rozpocząć czwartoligowe granie, to z przytupem. I miejmy nadzieję, że ten mecz nam to zagwarantuje. Trzecia po ubiegłej kampanii Stal podejmuje zespół lublinianki, który już w rundzie wiosennej wydostał się ze strefy spadkowej i był jedną z najlepiej punktujących ekip czwartej ligi. Patrząc na okienko transferowe, można by rzec, że ani jedni, ani drudzy nie próżnowali. W kuluarach da się usłyszeć, że spotykają się drużyny, które poważnie myślą o awansie do trzeciej ligi. Czy to okaże się prawdą? Przedwcześnie na jakieś wnioski, ale na pewno już czas na solidne czwartoligowe granie. Zacznijmy ten mecz pierwszej kolejki. Chociaż piłkę jeszcze szczęśliwie utrzymuje zawodnik lublinianki, mamy wycofanie do Sobstyla. Sobstyl długo czeka zagranie jeszcze do Konecznego i w ostatniej chwili wyjaśnia całą sytuację Duda. Sobstyl, zagranie do lewej strony, sporo tam miejsca ma Koneczny i widzimy, po raz kolejny lublinianka w prosty sposób przedziera się pod pole karne swoich rywali. Koneczny, próba uderzenia, jeszcze rykoszet. Wybicie jak najdalej od własnej bramki Nowaka. Pomylił się Kanarek. Jeszcze jeden błąd zawodników lublinianki. Ale odebrał mu piłkę Koneczny. Koneczny, którego już w tym meczu pochwaliłem. Koneczny i mamy uderzenie w światło bramki. No może się podobać lublinianka w tym przejściu z defensywy do ofensywy, bo po raz kolejny praktycznie z niczego potrafili sobie stworzyć sytuację, otworzyć wynik tego spotkania. Skrzyński, dobre zagranie w pole karne, spada piłka jeszcze pod nogi Mykietyna, ale ten ją zostawia. Liczył chyba, że będzie rzut rożny. Skrzyński, dośrodkowanie, nie, próba uderzenia, zaskoczony chyba Ciołek w bramce. Się odgryźć swoim rywalom, próbująca wyprowadzić jakiś ciekawy atak i mamy taką szansę. Koneczny fantastycznie, intuicyjnie w bramce zachował się Adrian Wójcicki. Jeszcze dośrodkowanie na dalszy słupek Ciołek, bardzo pewnie, ale nie decydował się na to Skrzyński. Nowak, dośrodkowanie właśnie do zawodnika Stali. Jeszcze z drugiej strony mamy utrzymanie się przy piłce właśnie podopiecznych trenera Witkowskiego, próbował głową Nowak, ale łapie pewnie piłkę Ciołek. Mocno wrzucić, widzieliśmy to już chwilę temu. Zagranie do Dudy, sprytnie Duda przebił piłkę wzdłuż 5 metra, ale tam znowu kogoś brakowało. Gdzie był Demianenko, gdzie był Mykietyn? I sypią się żółte kartki. Przez Skrzyński uderzyć potrafi, to ja wiem doskonale. Skrzyński z problemami Ciołek, o tym właśnie mówiłem, że Skrzyński potrafi z rzutu wolnego huknąć jak z armaty. Bardzo ciężki pojedynek w defensywie. Źle teraz zawodnicy Stali i wyłożona piłka jak na tacy. Teraz Stal przed szansą. Demianenko fantastycznie interweniuje Ciołek. Wniesiona jedna ręka, zobaczmy dośrodkowanie. Wygrywa pojedynek główkowy zawodnik Stali. Trochę się działo, ale czekamy na więcej, a sędzia klub kończy pierwszą połowę spotkania. Na pewno przepracowana ta przerwa właśnie ze swoim szkoleniowcem. No, może zachowywać się pod swoim polem karnym. Knap, uderzenie, rykoszet, pędza się Wyjadłowski. No może teraz Stal nas zaskoczy czymś pozytywnym. Pacek, zagranie do Wyjadłowskiego, Wyjadłowski. I fantastycznie interweniuje w polu. Próba lublinianki, dośrodkowanie, mijają się zawodnicy z piłką. Wyjadłowski. Wyjadłowski, dobrze, teraz utrzymał piłkę Wyjadłowski, zagranie w pole karne. I trochę grę z prawej strony, pokazuje się do gry Majewski. Teraz właśnie też widzimy Majewskiego. Bednarczyk na pamięć. Trafienie, żeby ta średnia aż tak nie spadła i teraz dogodna sytuacja, główkował Duda. By być nieciekawie, a tak to jest szansa na kontratak. Jagodziński. Nie można tutaj zastrzeżeń do defensorów mieć. Gdyby stracili bramkę po czymś takim, co pokazali przed chwilą, no to trener Koczon grzmiałby w szatni, że wszystkie drzwi i okna by chyba powypadały. Odgrywa do środka pola Wyjadłowski, do Kality. Kalita, czy zdąży? Czy pierwszy będzie Ciołek? Pewnie Ciołek. Niespodziankę i otworzy wynik tego meczu. Sobstyl, dośrodkowanie. Na razie, no brakuje dokładności. Teraz Kiełbasa pod polem karnym lublinianki. Kiełbasa, dobry dribbling tego zawodnika. I Ara. Sobstyl,
wzdłuż linii, bardzo dobrze, wyszli spod pressingu, jest Leszczyński, obiega go jeszcze Pacek, no dobra, to może być sytuacja dla zawodników Lublinianki. Wadowski, uderzenie i mija minimalnie, a sędzia dzisiejszego spotkania, Marcin Kluk, kończy mecz pomiędzy Stalą Kraśnik a Lublinianką Lublin. Jeszcze co nasuwa się na myśl, że jak nie umiesz wygrać, to trzeba zremisować. I tak jak tutaj pan zaznaczył, bardzo mocny przeciwnik, pretendent do wygrania tej ligi. Ale tak jak swoim gdzieś tutaj piłkarzom powiedziałem, mam nadzieję, że się gdzieś tam im dalej będziemy grali, to się ziści, że to są też bardzo wartościowi, bardzo dobrzy zawodnicy i nie ujmując tutaj Stali, toczyliśmy dzisiaj równorzędny pojedynek, mieliśmy swoje sytuacje, Kraśnik również miał swoje, troszeczkę za bardzo oddaliśmy inicjatywę w drugiej połowie, zwłaszcza na początku, ale całokształt, jeśli chodzi o pierwszy mecz, wiadomo jak to się będzie dopiero rozkręcać, to jestem bardzo zadowolony. Punkt na wyjeździe szanujemy. Trudne spotkanie, trzeba oddać Lubliniance. Myślę, że na koniec sezonu to będzie czołówka czwartej ligi. Leczmy po prostu, to był dla nas mecz. Znaczy, tak sobie w głowach chyba założyliśmy, że to jest jakiś mecz o finał Mistrzostw Świata, a Lublinianka nic nie musiała i to było czuć, że oni bez żadnej presji po prostu w pierwszej połowie byli od nas lepsi, bo my nie wyszliśmy z szatni. No, także może te ostatnie sparingi nam zaszkodziły, bo może myśleliśmy, że się to będzie wygrywało na stojąco. Ja powiedziałem chłopakom, że miesiąc temu tu każdy będzie szedł na nas jak na Legię Warszawę. Jak sobie nie ułożymy tego w głowie, no to będzie ciężko. I tak dzisiaj było. Troszkę lepiej w drugiej połowie, ale totalnie bez konkretów. Także no, po prostu piłka. Jeden zespół bez presji, drugi sam sobie narzucił presję w pierwszym meczu. Niepotrzebnie.